9 marca wspominamy świętego Melitona z Sebasty, męczennika. Meliton urodził się w Sebaście na początku IV wieku. Mroki historii pochłonęły szczegóły jego życia. Wiadomo tylko, że w Sebaście, w Armenii, była bardzo żywa wspólnota chrześcijańska. Meliton był koptem, żołnierzem 12 Legionu Rzymskiego, zwanego Błyskawica, którego żołnierze cenieni byli za odwagę i waleczność. Po edykcie mediolańskim z roku 313 cesarz Konstantyn Wielki pozwolił na rozwój chrześcijaństwa, a nawet sam przyczynił się do jego rozkwitu. Na wschodzie, gdzie rządy sprawował Licyniusz, po kilku latach pokoju sytuacja się zmieniła. Wznowił on okrutne prześladowania chrześcijan. Wśród nich zginęło wielu żołnierzy, gdyż nie chcieli wyrzec się wiary i złożyć ofiar bożkom. Do naszych czasów zachowało się świadectwo ich okrutnego męczeństwa, spisane wkrótce po tym wydarzeniu. Rozkaz aresztowania legionistów wydał cesarz Licyniusz, a dopilnował jego wykonania tamtejszy namiestnik Agrykolaus. Legioniści kilkakrotnie byli wtrącani do lochów więziennych, przebywali tam skuci kajdanami, bito ich kamieniami po twarzy. Pewnej zimowej, bardzo mroźnej nocy rozebrano więźniów do naga i zaprowadzono na zmrożony staw, aby zamarzli na śmierć. Obok znajdowała się ogrzewana łaźnia dla tych, którzy wyrzekną się wiary chrześcijańskiej. Podczas tej kaźni męczennicy modlili się tymi słowami: Panie, oto 40 nas wstąpiło na pole walki. Racz nie dopuścić, żeby mniej niż 40 osiągnęło wieniec zwycięstwa. Oby nie zabrakło nikogo z tej liczby, zawierającej w sobie szczególne dostojeństwo. W modlitwie wspomniano znaczenie liczby 40, symbolicznie nawiązującej do 40-dniowego postu Pana Jezusa. Tę modlitwę odmawiali wszyscy skazani. Strażnicy posnęli, a tę modlitwę słyszał tylko odźwierny. On też w wizji widział aniołów wstępujących z nieba i niosącym w dłoni męczennikom 39 koron, bowiem jeden z nich załamał się, wyrzekł się wiary i pobiegł do ogrzewanej łaźni, aby tam ratować swoje życie. Odźwierny, widząc bohaterską śmierć męczenników, otrzymał łaskę wiary, obudził śpiących strażników i wyznał wiarę w Chrystusa. Zdjął z siebie ubranie i przyłączył się do grona męczenników. Kaźń trwała dalej. Połamano kijami liktorskimi nogi legionistów, przyprawiając ich o śmierć. Został przy życiu tylko jeden młodzieniec imieniem Meliton. Ciała męczenników strażnicy złożyli na wozy, aby je powieźć na stos i spalić. Matka Melitona przypatrywała się synowi. Strażnicy zostawili młodzieńca w nadziei, że załamie się i wyprze wiary. Wtedy matka wzięła go na ręce i szła za wozami, mówiąc do chłopca: Synu, pocierp jeszcze chwilę. Chrystus Pan stoi u drzwi i wesprze cię w walce. W drodze Meliton skonał, a dzielna matka złożyła ciało syna na stosie obok ciał pozostałych męczenników. Ciała ich spalono, a popioły wrzucono do rzeki. Jednakże za zrządzeniem boskim spłynęły one w jedno miejsce, a chrześcijanie je zebrali i godnie pochowali. Święty Meliton wraz ze swoimi towarzyszami zginął prawdopodobnie w roku 320. Módlmy się. Wszechmogący Wieczny Boże, z Twoją pomocą święty Meliton aż do śmierci walczył w obronie wiary. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.